Cześć, witajcie detailingowy dziadzie. O, jeszcze rękawiczek zapomniałem zdjąć. No tak, to jest jak się nagrywa z marszu. Zapraszam Cię do testu trwałości, jeżeli chodzi o powłokę Neoxar 111. Przeprawę z nią pamiętasz. No, aplikacja nie była łatwa. I zobacz, czy odwdzięczyła się trwałością. Ładnie, co? Przetrzymałem ją 2 lata, 24 z hakiem, jeżeli chodzi o kilometry, tysiące oczywiście. Ja dokładnie zdjąłem tę powłokę przed wakacjami tego roku, czyli 2023. Później też aplikowałem na nią tam, co popadło. W pewnym momencie było widać, że to hydro nie było takie znakomite, ale spływała. Wiesz dlaczego? Bo ja jej w ogóle nie serwisowałem. Przez 2 lata ja nic nie robiłem, ja tylko myłem i jeździłem. No jest sztos. Aplikacja to jest tragedia. Nie wiem jak teraz ta nowa 111, ta ulepszona, ale ta 2 lata nic nie robione, nic kompletnie, zero serwisu. Miałem robić, ale stwierdziłem, jest dobrze. Oczywiście, około roku straciła już ten swój połysk. Cały czas siedziała. Zaczęła w okolicach
Tak, rok, nawet trochę szybciej łapać już osady mineralne. Już było widać, że rzeczywiście, kurczę, potrzebuje dopieszczenia, ale uparcie nic nie robiło. Kosmos. Cały czas się działa. Jak było widać, końcówka chyba maja i to hydro było na znakomitym poziomie. Później już, kurczę, aplikowałem. Nie aplikowałem. Tak, nie aplikowałem przed wakacjami. Zaaplikowałem dopiero i to się pojawi film z trzema produktami na masce. Chciałem zaaplikować właśnie na panel, który jest nieprzygotowany, czyli tak z marszu, a później zrobiłem korektę, żeby tak już dogłębnie sprawdzić te produkty, ale wracając do 111. Nie wiem jak nowa wersja, ale ta stara, którą ja mam jeszcze, bo położyłem ją chyba tylko jeszcze na jeden panel, tak. Na jeden panel w jednym aucie, to było czarne Uni. No przeprawa jest, ale siedzi do tej pory. U znajomka jest to dach. Tak, na dachu. Siedzi tak samo jak tu. Więc temat jest gruby. No po prostu fenomenalnie. Fenomenalnie siedzi. Można powiedzieć, że 3 lata pociągnie? Myślę, że tak, spokojnie. 3 lata pociągnie. Nie wiem jak cześć z serwisowaniem. No wiadomo, że to hydro wróci. Jak ją uzupełnisz, będzie większy połysk, znaczy poprawisz połysk, poprawisz hydrofobowość, ale położyłem u znajomego na dach. Dlaczego? Z tego względu, bo on jest tak wysoki jak ja. A że ma suwa, to umycie dachu, mówi, to jest masakra. A ta powłoka... Ja kiedyś jechałem, o, może inaczej. Kiedyś jadąc do pracy nagrywałem chyba po roku, jak krople uciekają z tej machy, która tak naprawdę nie widziała serwisu. No, obłędnie, naprawdę. Jestem bardzo miło zaskoczony. Jeżeli chodzi o trwałość, samooczyszczanie. No niestety, moim zdaniem, ten, kurczę, połysk straciła szybciej niż większość powłok. Tak, tak, usiadło to w miarę szybko, kurczę. Ale trudno, życie. Co zrobić? No wszystkiego mieć nie można. No dobrze, słuchaj, myślę, że temat tej powłoki zakończę, no bo ileż można jeździć? No ileż można jeździć? Ja i tak pozwoliłem sobie 2 lata. Od dechy do dechy 2 lata, nic nie robiąc, kurczę. Może to plus, że nic nie robiłem? I tak wytrzymała. Może jakbym zaczął ją serwisować i uzupełniał czymś innym, może by było inaczej, może skończyłaby żywota, a czy skończyłaby żywota. Może ta trwałość nie byłaby tak, jak właśnie teraz jest. Nie wiem, nie mam pojęcia. Kurczę, trzeba byłoby ogarnąć właśnie kilka paneli i testować bez serwisu, z serwisem. No tutaj bez serwisowania pokazała pazura pięknie. Z serwisem też, no bo kurczę, co pół roku uzupełniasz i fruwasz. No co... Także no dobra, słuchaj, myślę, że tak, koniec z tą powłoką. Czy ją polecam? Oj nie, no przecież, a czy inaczej. Żadne studio detailingowe w to nie pójdzie, bo czas to pieniądz, a tutaj praca to nie ma, tak że wpadasz, kładziesz, znikasz. Tutaj, jeżeli masz, o właśnie, swoje auto i tak jak ja, że dla siebie. Można poświęcić ten czas, żeby to aplikacja, docieranie, tu już jest zabawa i to taka poważna. Poważna zabawa to zacieranie do środka i widzisz, i efekty tego są. I później się cieszysz, a szczególnie te osoby, które jeżdżą na bezdotyk. No, rewelacja, od czasu do czasu umyć. Naprawdę fajnie. Fajnie się to zachowywała. Takie samo oczyszczanie straciła już tak konkretnie po 1,5 roku. Tak już było widać, że ten brud łapie, kurczę. No ale i tak jest. Okres moim zdaniem, no... To mamy 1,5 roku, czyli mamy 18 miesięcy. No to nieźle, co? Bardzo ładnie. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!